Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu Bet Show. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Gali Promak i przepytamy Michała Cieślaka przed jego kolejną walką na Voyag Boxing Night. Zobaczcie. Czerwca w Lublinie odbędzie się kolejna gala Promak. Czego się możemy spodziewać i jakie organizacja ma plany na resztę roku? Zapytaliśmy Kamila Zawarskiego. Kamil, przed nami Promak, po prostu walcz w Lublinie. Natomiast wróćmy jeszcze do tego, co zdarzyło się we Wrocławiu w hali Orbita. No jak po czasie może oceniacie tą galę organizacyjnie? Jesteście zadowoleni z tego, co udało się uzyskać po Wrocławiu? Podsumowanie trochę nam zajęło tego wszystkiego. Wiesz, to jest tak, że z czasem, jeżeli się temu przyglądasz dokładnie, wychodzą jakieś nowe rzeczy, to można było poprawić. Ja mogłem pewnie przy Fight Cardzie jeszcze troszeczkę więcej podziałać. Zawsze coś się znajdzie. Ale wydaje mi się, że jako całość, no to wszystko zagrało super i jako taki pierwszy produkt, który chcieliśmy się zaprezentować i jakby pokazać, no to co będziemy robić dalej. No to tak naprawdę tutaj nie ma jakby do całości, no ja bym się tutaj już do niczego nie przyczepiał. Wydaje mi się, że tak jak to zagrało jako całość, to było dobrze i jak na pierwszą taką galę, to no to ja i właściciele jesteśmy z tego naprawdę zadowoleni. Wiemy to na pewno, że zmieni się telewizja, która będzie pokazywała teraz wasze gale. I to już teraz od Lublina będzie telewizja Polsat Sport. Jakbyś mógł coś więcej powiedzieć na temat tej współpracy waszej planowanej? Ja się bardzo cieszę, że związaliśmy się z Polsatem. No, przede wszystkim chodzi o to, że my mamy jakiś plan na nasz produkt, na naszą markę. No i chcemy go realizować według tej formuły, którą sobie zaplanowaliśmy. No i Polsat nam to umożliwia, jakby w 100% to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to jest największa telewizja sportowa w kraju, więc jakby tutaj zasięg i dotarcie do tego naszego docelowego widza jest bez porównania większe. Także no, wydaje mi się, że dla takiej młodej organizacji jak my, która gdzieś dopiero stawia pierwsze kroki i musi walczyć o to, żeby się gdzieś tam pokazywać i przebijać, no to jest idealny nośnik i idealne miejsce dla nas. Także mam nadzieję, że na dłużej tam zagościmy. Teraz mówiliście, że jest jedna z tych mniejszych gal w Lublinie, natomiast i tak dorzuciliście kilka znanych nazwisk, takich jak Mielewski czy Piechota. Skąd pomysł, żeby jednak rzucić kilka gwiazd? No cieszę się, że to wypaliło. Pomysł na te mniejsze gale był taki, żeby po prostu połączyć tą część amatorską, w której będziemy jakby poszukiwać takich młodych talentów, gdzieś jakby dla nas, dla naszej organizacji promować ich w taki profesjonalny sposób już. Mimo, że to będą walki amatorskie, to jakby cały anturaż będzie zawodowy, bo no, oktagon, światła, realizacja, to wszystko będzie po prostu część tej gali zawodowej. To plus połączenie kilku walk zawodowych. Ja od początku mówiłem, że tych kilka walk zawodowych będzie na takim poziomie, przynajmniej tak sobie to planowałem, na poziomie dużej gali. Więc no, tak jak zapowiadałem, no, tak się na szczęście udało zrealizować. I ci chłopcy no, śmiało mogliby się znaleźć na Promaku 1 w głównej karcie walk. Zresztą niektórzy mieli się tam pojawić. Pewne rzeczy wtedy się nie udało dopiąć, ale no, nie udało się wtedy, udało się teraz. Ja jestem zadowolony. To jeszcze powiedz coś może więcej o tym turnieju, który ma się odbyć wagi lekkiej. Docelowo zwycięzca ma walczyć na dużej gali Promaka. Jak to będzie wyglądało? Formuła jest już konkretna. To znaczy każda z mniejszych gal Promak, czyli z serii Po prostu walcz, będzie się składała z tej części amatorskiej i zawodowej. Część amatorska, turniej w danej kategorii wagowej. Jedna kategoria wagowa na jedną galę, a ćwierćfinały, półfinały i finał. Jednego wieczoru, tak jak to na
samym początku wyglądało w turniejach K1 na przykład, od których ja na przykład kiedyś tam zaczynałem swoją przygodę w ogóle ze sportami walki. Więc coś takiego, jeden wieczór, 8 zawodników, zwycięzca dostaje szansę debiutu na dużej gali Promak i podpisania z nami kontraktu zawodowego. Tak to w skrócie wygląda. No to dobrze, no to powiedz jeszcze, co po Lublinie planujecie do końca tego roku? No, dwie gale są już, że tak powiem, najważniejsze rzeczy, czyli miejsce i data, to wszystko już jest dograne. No i co, będziemy Wam troszeczkę dozować te informacje, natomiast na pewno przed Lublinem już i miejsce kolejnej gali będzie znane i to, co ze swojej strony mogę też obiecać, to jakieś połowa fight cardu również, żeby zanim te emocje po Lublinie ochłoną, żebyście już mogli, że tak powiem, zajmować miejsca na wrześniową galę. Michał Cieślak po efektownym zwycięstwie nad Arturem Binkowskim powraca na ring. W jakiej jest formie? Zobaczcie sami. Panie Michale, kolejna walka, kolejne wyzwanie. No jest Pan jednym z najlepiej zapowiadających się teraz pięściarzy. Może wróćmy jeszcze na sekundę do jednym pytaniem do poprzedniej gali. Czy po tej walce z Binkowskim spodziewał się Pan, że pójdzie tak łatwo, czy spodziewał się Pan jednak troszeczkę większego zagrożenia ze strony tego zawodnika? Nie spodziewałem się, że pójdzie tak łatwo, no ale to wszystko wynikło z tego, z moich przygotowań. Przygotowałem się do walki od stycznia, no i może to wyglądało, że poszło łatwo, ale naprawdę bardzo dużo pracy w to włożyłem i byłem bardzo przygotowany i dlatego tak wyglądało i jak wyglądało. Czy teraz jest walka, mówi Pan, że przygotowanie od stycznia, czy nie boi się Pan, że takie przemęczenie się może tutaj mieć jakieś miejsca? Nie, teraz sobie trochę odpocząłem, tydzień czasu po walce i już takie treningi robiliśmy na podtrzymanie, już delikatnie luzujemy, także na walkę wyjdę świeży i w dobrej kondycji. Jakby Pan porównał swojego obecnego rywala do poprzedniego, jest lepszy, gorszy, można tak jakoś stwierdzić jasno? Ciężko tak porównać. Myślę, że będzie ciężkim zawodnikiem do boksowania, będzie niewygodny, bo oglądałem jedną walkę jego, no mocno bijący, no i trzeba będzie uważać. A plany na ten rok to jest duża ilość startów, czy jednak będziecie się trochę chcieli oszczędzać? Zobaczymy po tej walce, jak ta walka pójdzie. Myślę, że następna walka będzie albo sierpień, albo wrzesień radą, no zobaczymy. A te pogłoski o możliwej walce z Janikiem? Nie, to jeszcze za wcześnie. Nie mam nawet jednej walki przeboksowanej sześciorundowej. To na razie jeszcze jest za wcześnie. Muszę przeboksować więcej rund, złapać więcej doświadczenia i zobaczymy dalej, jak to będzie. To jeszcze poproszę o typ na walkę wieczoru Rekowski i Sosnowski. Myślę, że Albert jest dobrze przygotowany, jestem za nim i niech wygra lepszy. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Życzymy Wam miłego weekendu, wysokich wygranych i wszystkiego dobrego. Cześć! In the back.